Obaj gracze, którzy z powodu urazów nie wystąpili w stolicy, wznowili w tym tygodniu treningi. Ten fakt oraz 3 punkty przywiezione z Warszawy sprawiają, że nastroje w obozie wrocławskim przed kolejnym występem w Ekstraklasie są optymistyczne. To na pewno jest jakiś tam fundament do tego, żeby myśleć o kolejnym spotkaniu w kategoriach, że chcemy powalczyć i zdobyć 3 punkty. Jeżeli chodzi o tych ludzi, których pan wspominał, a którzy wcześniej byli podstawowymi zawodnikami, Darek Sztylka i Sebastian Mila, oni rozpoczęli treningi z zespołem i wierzę w to, że będą brani pod uwagę w grupie meczowej. Mecze z Krakowią, Widzewem Łódź czy Koroną Kielce pokazały jednak, że wrocławianom niełatwo zdobywa się punkty z niżej notowanymi rywalami. Nawet na własnym stadionie. Pracujemy nad tym, mówi asystent Oresta Lęczyka. Na pewno zdobyliśmy negatywne doświadczenia w właśnie tego rodzaju spotkaniach i myślę, że już tych doświadczeń, mam nadzieję, starczy. Chcielibyśmy z nich skorzystać i sądzę, że w najbliższym spotkaniu będzie dobre pole do popisu, żeby właśnie z tych negatywnych doświadczeń skorzystać, żeby efekt był pozytywny. Broniący się wciąż przed spadkiem zespół Polonii w ostatniej kolejce pokonał sensacyjnie wicelidera z Białegostoku. Bytomianie udowodnili tym samym, że nawet bez piłkarskich wirtuozów w składzie potrafią być groźni dla najlepszych. Zespoły śląskie są bardzo solidne w tym swoim rzemiośle. Na każdej pozycji mają dobrych zawodników i co chyba najważniejsze, nie poddają się. W żadnym momencie tutaj przez wiele lat wiele zespołów właśnie z tego słynęło. A myślę, że te normy i powiedzmy wymagania w lidze są już takie, że o każdym zespole można tak powiedzieć, a my tutaj w Śląsku Wrocław, grając u siebie, chcemy postawić tak warunki na tyle duże, żeby ten zespół przyjeżdżając tutaj na pewno czuł respekt i odczuł, że gra na wyjeździe. Sobotni mecz Śląska z Polonią rozpocznie się o godzinie 17:00.